Dzień dobry, cóż za niebywały dzień, a wręcz piękna pogoda tutaj jest zaraz za oknem, by iść pograć na przykład w piłkę. A o tym chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, ponieważ temat jest niezwykle ekscytujący i dający wiele możliwości analitycznych. Opowiem Wam o testach i o mięśniach, czyli o przywodzicielach, ale chcę konkretnie to ująć jako adductor related groin pain. Będziemy wykorzystywać takie cztery podstawowe testy, symptomy, jakie wykazują na dolegliwości bólowe, które będą opisane również w e-booku. Tutaj pokażemy cztery podstawowe pozycje do testowania. Po pierwsze, będziemy oceniać mięśnie przywodzące, czyli przywodziciele. Do oceny dolegliwości, nazywanych właśnie pachwinosportowca lub pachwinohokeisty, czy też popularnie ja wolę to nazywać, jak to też chcecie sprawdzić sobie gdzieś w Google'ach, w PubMedzie i tak dalej, to wpiszcie adductor related groin pain. Mówiąc o dolegliwościach pachwinnych, chciałbym, byśmy bardziej patrzyli na to jak taką kategorię, zbiór urazów bioder czy też przywodzicieli, a stanowią one aż 16% wszystkich urazów w piłce nożnej, z tego 6% to akurat urazy przywodzicieli. Najpopularniejszą oczywiście kontuzją, z jaką możemy się spotkać na zewnątrz u osób, które ćwiczą piłkę nożną, biegają, taniec, balet i jeszcze cokolwiek innego, no to najczęściej właśnie jest HSI, czyli jest to nic innego jak hamstring injuries i ten obszar sięga aż 12%. Te dolegliwości warto potwierdzić diagnostyką różnicową, na przykład biodra przywodzicieli, mięśnie biodrowo-lędźwiowego i czy też innych struktur w tym rejonie. I popularną matrycą jest po prostu protokół Doha, który został właśnie stworzony w Doha w 2016 roku, który pokrótce tak naprawdę omówię i opowiem, jakie testy powinniśmy wykonać, by znaleźć dolegliwości związane właśnie z pachwiną. Z taką pewną pomocą uwielbiam wykonywać test i właśnie chcę Wam go zaprezentować, bo to jest test przywiedzenia, czyli Copenhagen 5 Second Squeeze Test. Może przynajmniej w postaci próbować odpowiedzieć Wam na pytanie, czy nasi klienci, sportowcy, amatorscy czy też profesjonalni są w stanie wrócić do sportu lub uprawiać sport z dolegliwościami bólowymi pachwiny. O tym teście powiem Wam kilka słów i po pierwsze, jest on bardzo prosty w wykonaniu, uwielbiam go wykonywać, często również swoim gdzieś tam trenerom mówię, żeby go wykonywali, bo wystarczy, że umieścimy nasze przedramię między nogami w okolicach stawów skokowych naszego zawodnika i prosimy o maksymalne ściśnięcie na nasze przedramię. Czyli ważne jest to, żeby wykonać z maksymalną intencją, czyli on chce zrobić to tyle, ile ma siły. Czyli max, ale przez 5 sekund. No i możecie od razu zadać pytanie, czemu 5 sekund? Czemu to jest takie ważne? Dlatego, że dolegliwości bólowe, ogólnie objawy, prowokacje tych dolegliwości bólowych mogą pojawić się w trzeciej, czwartej, a nawet czasami w piątej sekundzie, więc jeżeli wykonamy ten test, tylko hop, ścisnę i puszczę, to w pewnych przypadkach możemy nie sprowokować tych dolegliwości bólowych, pomimo, że problem z pewnością znajduje się w mięśniach właśnie przywodzicieli i to jest chyba taka pierwsza, najważniejsza informacja, którą chciałbym Wam ją przekazać, a kolejną taką wskazówką, dobrym tipem, czasami warto, ale może nawet nie czasami, tylko zawsze, to dobrą praktyką jest wykonać ten test również na zgiętych stawach biodrowych i kolanowych. Czyli trochę tak, jakbyśmy chcieli zrobić glute bridge, tylko że bez unoszenia. Czyli mamy ustawione nogi w zgięcie w biodrze 45 stopni i kolano 90 i wkładamy przedramię między kolana zawodnika. Zdarzyło mi się nieraz w swojej praktyce, że nie sprowokowałem dolegliwości bólowych na wyprostowanym stawie biodrowym, a właśnie na zgiętym. I co było właśnie dla mnie dziwne, aczkolwiek warto zawsze to sobie różnicować. Co do zasady, oczywiście zawsze występuje jakoś odstępstwo od reguły i częściej będziecie widzieli jakieś prowokacje tych dolegliwości na większym ramieniu dźwigni, czyli wtedy, kiedy nogi są wyprostowane. Mimo wszystko warto zrobić to w tej formie i w tej formie, czyli na wyproście w biodrze i na zgięcie w biodrze. Teraz, co warto wiedzieć o samym teście? Sam test charakteryzuje się bardzo ważnymi współczynnikami, ponieważ czułość jest na wysokim poziomie, no i oczywiście również wysoka specyficzność, co to oznacza, że test jest dobry do potwierdzenia, że mówimy tutaj o przywodzicieli, ale jest jakby trochę słaby do wykluczenia. I dodatkowo możecie zobaczyć na przykład na tym slajdzie taką sygnalizację świetną, którą również, to akurat skopiowałem z Google'a, która może odzwierciedlać interpretację jakiegoś raportu właśnie z danym poziomem bólu w skali VAS, czyli od 1 do 10. Czyli poza tym, że ktoś nam mówi, że na przykład coś go boli, czy ten test coś sprowokował, to objawy bólowe zawsze prosimy, żeby nam określili
w skali bólowej, jaki to jest ten próg od 1 do 10, czy 0, czy nie ma w ogóle. Jedynka to jest bardzo minimalny ból, praktycznie nieodczuwalny, dziesiątka to jest nie do wytrzymania. Nieraz pewnie też zauważyliście i przychodzi do Was ciekawa persona i mówi: Chryste Panie Boże, jak boli, wszystko mnie praktycznie rozkłada. I wielokrotnie ja sam miałem coś takiego, że w swoim warsztacie pracy, na przykład pytałem swojego klienta, przychodzi: Jezu, jak mnie boli. I powiedziałem: dobra, ale od 1 do 10 to na ile? No i nagle ta osoba mówi, że to jest 2, maksymalnie 3. Czasami kilka razy wypadałoby nawet powtórzyć, żeby osoba miała świadomość, czy jaki jest ból, na jakim poziomie, ponieważ ludzie często generalizują i starają się nawet wyolbrzymić swój problem, a tym bardziej, jeżeli przyjdzie do Was osoba, która właśnie takie problemy uznaje za niebywałe, okazję tego, żeby troszkę się nawet czasami poużalać. Więc prosimy o wykonanie tego testu, więc jeżeli osoba powie nam, że ból jest w skali od 0 na przykład do 2 na 10 możliwych, to może on na przykład dla mnie pozostać w treningu, jeżeli ta osoba oczywiście ćwiczy. Zachęcamy go ewentualnie do, nie wiem, 1-2 dni przerwy, takie 48 godzin regeneracji, lekkiego obciążania, czyli delikatnie intensywność bym zrobił w dół, ale właściwie niewiele możemy tutaj zmienić. Może troszkę poprawić bardziej jego recovery, może jakoś odnowę biologiczną wrzucić, pogłębiony wywiad w kontekście jak śpi, jak wypoczywa, jak się regeneruje, kiedy się zwiększyła jego objętość, dodać może jakąś suplementację sportową oraz ogólnie poprawić najczęściej higienę snu. Intensywność treningów może troszkę manipulować tymi parametrami związanymi właśnie z treningiem, wellnessem, odnową biologiczną, więc jeżeli ból raportuje bardziej w 3-5, to mamy taką żółtą sygnalizację na przykład na tej grafice i będzie to warunkowanie pozostanie w treningu, czyli tak warunkowo możesz grać. Czyli takiej osoby na pewno bym zarekomendował, byśmy może nie rzucali się już bardziej na mecze, kiedy jakby ilość zdarzeń losowych, intensywność tego treningu, jak i samej rywalizacji jest po prostu bardzo duża, ta częstotliwość. Może próbować pozostać na przykład w treningach i rozsądnie zarządzać tym, czyli nie prowokować, nie zwiększać dolegliwości bólowych, a utrzymać je najbardziej na poziomie 2-3 na 10. Nie więcej, nie przeginajmy bardziej, idźmy w intensywne treningi, żeby je trochę zejść i poczynić bardziej edukację naszego klienta. I teraz tak. Można by tutaj tą historię szyć dalej, ale powinno się w praktyce bardziej wiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Tu powinniśmy coś zadziałać. W mojej praktyce nieraz, wielokrotnie spotkałem się z tym, że warunkowo kogoś na przykład dopuszczam do pozostania na przykład w treningach, w sporcie, eliminuję mu najczęściej współzawodnictwo, czyli przesuwam akcent może na bardziej przygotowanie motoryczne, zarządzam parametrami właśnie zmiennymi treningu, dbam bardziej o jego regenerację. Natomiast zauważyłem również, że zbyt często w mojej opinii zdarzyło się tak, że pomimo tej takiej opiekuńczości wokół naszego klienta, on stara się jakby już nie edukować siebie, czyli tej persony, a zaczęła przesadzać i przeciążać za bardzo te dolegliwości. Zamiast zarządzać w nim w stronę leczenia, to zaczęła ta osoba na przykład pogłębiać dysfunkcję aparatu ruchu. I niestety, pomimo że chciałem, ażeby pozostały te osoby w grze, zwłaszcza jeśli są sportowcami zawodowymi, to mam takie coraz częściej z dnia na dzień czasami obawy, że jednak nie będą w stanie tradycyjnie ćwiczyć, tylko przeginają, że skuszą się na meczyk tu, meczyk tam, tam pojadę, tu potrenuję, Kamilowi nie powiem. Najczęściej właśnie mam takich klientów nawet za CL-ami i oni na przykład czują, że Kamil, wchodzę na murawę i rozwalam system. Ja już wiem, jak wrócić do treningów. Z całym zespołem chciałem pograć. Lekarz powiedział, że kolano jest no świetne, pachwina super, wygląda na cacy, taka funkcjonalność. No jednak lekarz, powiem Wam szczerze, że nie spędził z tym pacjentem kilku miesięcy, tylko kilka godzin na sali operacyjnej. Ja z tą osobą spędziłem dobrych kilka miesięcy, więc wiem, kiedy jest przygotowana do gry, a kiedy możemy nagle przystopować delikatnie, odpocząć albo iść na pełny. Więc czasami warto posadzić taką osobę na ławie, powiedzieć: słuchaj, teraz robimy to po mojemu, robimy rehab, funkcję, kinezyterapię, to co rozpisałem Ci, a na przykład z piłki nożnej, hokeja, rugby czy czegokolwiek innego, w dłuższej perspektywie czasu dopiero to wdrożymy, ponieważ to jest inwestycja, ale na większy i lepszy cel niż teraz machnąć, nie wiem, 180-200 w martwym i później zbierać się od nowa, no i oczywiście ja też będę miał robotę od nowa.
Jest to oczywiście kwestia indywidualnej oceny i współpracy z naszym klientem i oceny jego responsywności na to, co mówimy i jego w ogóle sumienność w realizacji tych zadań, jak to zawsze mówię. Wy możecie mieć najlepszy plan działania, możecie wszystko idealnie napisać, no ale co z tego, jak klient się nie będzie tego stosował? Co z tego, jak klient powie, no tutaj zrobiłem jeden trening, a już powinien mieć na przykład 12 treningów. Wtedy to budzi moje wątpliwości, ponieważ takie osoby mogą później wpuść do dolegliwości, aniżeli w skalę 6-10, to bezwzględnie ta osoba może co najwyżej wykonać właśnie rehab, czyli rehabilitację. Chcemy po prostu, żeby bardziej zaplanować, zapanować nad tymi obciążeniami tej struktury i powinniśmy mieć to pod uwagę, że osoba, która ma 6 na 10, właśnie 6, 7, 8, 9, 10, no jak najbardziej wypada na razie z gry całkowitej, bardziej powinniśmy iść w kierunku rehabu i niech się Was przede wszystkim słucha. No a następnie, żeby jeszcze sobie trochę więcej powiedzieć na testach, to jest palpowanie nawet mięśni przywodziciela naszego klienta, w szczególności okolicy kości łonowej. Poszukujemy tam dolegliwości bólowych, tkliwości przy palpacji. No i kolejnym jeszcze testem z tej grupy będzie oczywiście test mięśnia biodrowo-lędziowego. No i w tym celu jakby to jest trochę zmodyfikowany, troszeczkę taki Tomas, gdzie kładziemy naszego klienta na plecach, w zgięciu w biodrze 90 stopni. Ja łapię za biodro i wprowadzam ruch wyprostu, czyli ciągnę do siebie, a klient ma po prostu oporować. Najczęściej tutaj też się pojawiają jakieś dolegliwości bólowe właśnie przy kości łonowej, na przebiegu właśnie struktur mięśniowo-powięziowych i wtedy test będzie pozytywny. Następnym krokiem jakby z protokołu Doha z 2016 roku będzie ocena również kanału pachwinowego, czyli tutaj mówimy o ocenianiu tej przepukliny pachwinowej u klienta. I w tym celu oceniamy również te okolice, następnie prosimy klienta o zgięcie nóg, złożenie rąk na klatkę piersiową w ten sposób, czyli jak na przykład do Drakuli i uniesienie tułowia, czyli klient jakby miał wykonać brzuszka, brzuszek. I obserwujemy, czy w miejscu pachwiny pojawia się na przykład przepuklina. Wtedy jest test pozytywny, kiedy zaobserwujemy właśnie takie charakterystyczne uwypuklenie się w okolicach kanału pachwinowego. No już czwartym krokiem, którym sobie powiedzieliśmy z protokołu Doha, jest oczywiście badanie palpacyjne kości łonowej, gdzie pacjent po prostu leży na plecach, palpujemy kość łonową i spojenie łonowe, szukając jakby ruchomości, dolegliwości w tym obszarze. Czyli jak widzimy, musimy spełnić kilka takich podstawowych testów, jednak dla mnie jednym z najważniejszych testów to oczywiście to, co Wam wspomniałem, Copenhagen 5 Second Squeeze Test. Jest to dla mnie jeden z najciekawszych testów, dlatego najwięcej o nim Wam po prostu powiedziałem. Czyli 5 Second Squeeze Test warto wykonać, palpację tego mięśnia przywodzących, okolicy właśnie pachwiny. Dodatkowo jeszcze można zmodyfikowany test Tomasa właśnie, gdzie oporuje zgięcie w biodrze do wyprostu, a klient właśnie idzie do zgięcia. No i ostatni właśnie czwarty krok, o którym Wam wspomniałem, bardziej tutaj palpowanie kości łonowej, spojenia łonowego. Jak sami widzicie, tych testów jest troszkę, jednak wybranie najciekawszych i najskuteczniejszych przybliży Was do odpowiedzi na pytanie, czy mój klient ma problem z przywodzicielami, kiedy wróci do sportu, a może już jest w stanie uczestniczyć, czy jeszcze troszkę bym go przystopował i wprowadził odpowiednią rehabilitację w postaci kinezyterapii. Za pomocą tej analizy poradzi sobie z kontuzjami, a one sprowadzają się zawsze do takich prostych zasad. Musi wystąpić bodziec, czyli przeciążenie lub niedociążenie, co daje odpowiednią konsekwencję. Powodzenia w stosowaniu tych bardzo przydatnych narzędzi, ponieważ jest to wiedza życiowa potrzebna i z której warto korzystać. Trzymajcie się, ściskam, Sherlock.